Trzeci dzień maturalnych zmagań i egzamin z języka obcego. To tuż obok języka polskiego i matematyki, egzamin obowiązkowy, do którego przystępują maturzyści. A jak poradzili sobie z językiem obcym maturzyści z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Łomży? Zobaczmy. Jak poszło? Jak pierwsze wrażenia? No nie wiem, ciężko stwierdzić. Zobaczymy, co będzie w lipcu. Mam nadzieję, że poszło mi dobrze. A dlaczego ciężko stwierdzić? Coś sprawiło trudności? Cały angielski. Nie no, a tak serio, będzie dobrze. No właśnie, twoje przygotowania jak wyglądały do tej matury? Bo jednak pandemia, sytuacja nie sprzyjała. Jak to w twoim przypadku było? A no, chodziło się na zajęcia dodatkowe przez 3 lata, więc mam nadzieję, że coś wniosły do tego i wszystko będzie dobrze. A jakie plany na przyszłość? Co jeszcze przed tobą? Jakie egzaminy? No zobaczymy, studia, więc będzie ciężej na pewno. No, także tak. A jaki egzamin jeszcze zdajesz? Polski, geografia, angielski. Jak te wrażenia pierwsze, powiedz? No, wydaje mi się, że był fajny, po prostu. Taki spoko, tak mi się wydaje. Był taki, ten blok był bardzo fajny, tak wszystko ładnie napisałam, że jestem z siebie dumna. Nigdy tak ładnie nie napisałam, naprawdę. No, a słuchanie było takie pół na pół. No i w sumie takie trochę łatwe, ale trochę takie inne niż zazwyczaj bym powiedziała, ale tak to uważam, że no chyba był fajny. A co w tym mailu, w wpisie na bloga, tak, właściwie napisałaś? O Boże, trochę tak śmiesznie to opisałam, bo tam było, że o jeżdżeniu na rowerze i do szkoły i ja napisałam, że dla zdrowia zaczęłam jeździć na tym rowerze, no i... jak na przykład coś tam, jedną taką śmieszną rzecz napisałam, bo było, że miałam wypadek jakiś tam po drodze do tej, do szkoły, że coś się wydarzyło. No i napisałam, że się przewróciłam na rowerze, bo zobaczyłam, jak moja przyjaciółka całuje się ze swoim, no, jakimś tam chłopakiem, który jej się podoba. No i tak napisałam. No i tak w sumie trochę śmiesznie, ale no, jestem w miarę zadowolona. Super. A jakie jeszcze egzaminy przed tobą? Biologia i język angielski znowu, tylko że rozszerzony. A plany na przyszłość? No, jakieś mam, ale jeszcze tak bardzo nie chcę mówić. A jest taki już oddech, że to trzeci dzień matur, że ten trzeci egzamin już za tobą? No jest, jestem bardzo zadowolona i no, tak, że już się skończyło. Bardzo się cieszę. Egzamin z języka obcego za tobą, jak poszło, powiedz? No, wydaje mi się, że dobrze. A coś sprawiło trudności? Nie, trudności nie. Tylko za długą pracę napisałem, musiałem skreślić cały i od początku napisać. Czyli ile procent się spodziewasz? 100. Jakie egzaminy jeszcze przed tobą? Jeszcze właśnie rozszerzony angielski i WOS. Jakie plany na przyszłość? Filologia. Czy teraz zamierzasz ten weekend poświęcić na taki odpoczynek, reset? Pobaluję. Matura z języka angielskiego za tobą. Jak poszła? Bardzo dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze nie widziałam arkusza, ale w sensie nie widziałam tego rozwiązanego, nie? Ale dobrze. Zadania nie sprawiły trudności, problemu? Nie, myślę, że już człowiek jest na tyle osłuchany z tym angielskim, że jest w porządku, nie? A jak wyglądały przygotowania, bo jednak zdominowane przez pandemię, prawda? Jak to w twoim przypadku wyglądało? A mam być szczera, czy mówić pod publikę? No to nie było żadnych przygotowań, nie? Po prostu na żywioł. No, ale najważniejsze, że wyszło, tak? Efekt jest najważniejszy. Przed tobą jeszcze obowiązkowy egzamin na rozszerzeniu, prawda? Co wybrałaś? Jak to będzie wyglądało? Angielski i język polski. I jakie plany na przyszłość? A ja jeszcze nie wiem, to się okaże, nie? Jak pierwsze wrażenia i odczucia po tym egzaminie ostatnim obowiązkowym? Odczucia bardzo dobre, humor super, weekend się zaczyna, no. A coś sprawiło trudności, któreś z zadań? Myślę, że trudność największa to było napisanie e-mailu, bo jednak odnieść się do tych wszystkich aspektów, jakie tam są jakby, to trzeba jakby sobie zaplanować, ale myślę, że reszta zadań, w szczególności słuchanie łatwe, spodziewałem się trudniejszego. A w mailu co musieliście napisać? Do kogo mail był skierowany? Ten mail był o tym, że dostaliśmy informację, że kupiliśmy sobie rower i jeździmy nim do szkoły i musimy napisać
dlaczego jakby zaczęliśmy nim jeździć do szkoły, też jakby zachęcić innych do tego, żeby też jeździli tym do szkoły i wymyślić jakąś sytuację, co się stało, jakiś problem nam się stał, jak jechaliśmy tym rowerem do szkoły. Także można było wymyślić bardzo ciekawe rzeczy. To był jeszcze jeden egzamin, na pewno obowiązkowy, czyli z rozszerzenia. W tym roku musicie taki zdać. Co jeszcze zdajesz w takim razie? Ja zdaję matematykę rozszerzoną i angielski rozszerzony. A jakie plany na przyszłość? Jeszcze nie wiem, zobaczę wyniki, to będę myślał. Okay. A jak wyglądały przygotowania do tych matur? Bo jednak zdominowane przez pandemię, czy to wpłynęło na to, jak ta matura w Twoim przypadku może być zdana? Moje przygotowania w sumie opierały się wszystko na tym, na powtarzaniu lektur do języka polskiego i na tym spędziłem najwięcej czasu. Do matematyki nie uczyłem się nic, a do angielskiego uczyłem się wczoraj pół godziny i jestem zadowolony. A wspomnienia z trzecim liceum ogólnokształcącym w Łomży, jakie wyniesiesz? Chyba dobre. Fajni nauczyciele, fajni ludzie. Nie ma na co narzekać. Egzamin z języka obcego za tobą jak poszło? Powiedz, widzę, że uśmiech jest, czyli nastrój dobry. Spodziewam się, że dobrze. No, w miarę okej. Wydaje mi się, że poszło okej. No tam kilka odpowiedzi strzelałam. Temat był w sumie prosty w miarę, więc problemów nie było. Więc mam nadzieję, że będzie zdane. A co sprawiło najwięcej trudności? Słuchanie w sumie. Ja nie lubię słuchania. Dla mnie to jest wielki problem, więc po prostu z tym może niekoniecznie dla każdego to był problem. Dla mnie to akurat sprawiło trochę, więc... No, ale mam nadzieję, że wystrzelam dobrze, więc... Ten trzeci egzamin za wami. Przed wami jeszcze ten obowiązkowy na pewno z rozszerzenia. A ty co jeszcze zdajesz? Zdaję jeszcze język polski i geografię. Jakie plany na przyszłość? Nie mam pojęcia. Tak naprawdę, no nie wiem, co los pokaże. No, zobaczymy, no. Mam nadzieję, że będzie, no, jak będzie, no. A jest już taki lekki oddech, że te trzy dni za wami, że te egzaminy już napisane? No na pewno, wydaje mi się, że każdy dzisiaj pójdzie i odreaguje. Egzamin z języka angielskiego za tobą. Jak poszło, powiedz proszę? No uważam, że było bardzo dobrze. Temat maila akurat mi odpowiadał. Słuchanie też było całkiem proste, uważam, a teksty nie były jakieś bardzo skomplikowane, więc myślę, że sobie dobrze poradziłam. Czyli ile procent się spodziewasz? No tak, obstałem 80 coś takiego. A jakie plany na przyszłość? Jakie jeszcze egzaminy przed tobą? Jeszcze będę zdawała rozszerzoną chemię. No i plany to takie, że na studia, a gdzie to jeszcze w sumie zobaczymy. Mam dużo planów, więc myślę, że będzie z czego wybierać. Jakie plany na ten weekend? Na ten weekend jadę na wesele akurat, więc trochę sobie odpocznę, zrelaksuję się, będzie dobrze. Dziękuję bardzo. I jak poszło, powiedzcie? No, troszkę niedosyt jest, ale w porządku. Nie poszło gładko, ale... A dlaczego niedosyt? No, nie byłam pewna swoich odpowiedzi, wszystkich, ale no, myślę, że poszło okej. A twoje wrażenia? W porządku w sumie, ale też zdarzyły się zadania, których nie byłem pewien, no, aczkolwiek wydaje mi się, że na plus wszystko w porządku było. A to zadanie otwarte, w którym trzeba było opisać sytuację, jak już wiemy, z rowerem, jak w waszym przypadku to wyglądało? No ja napisałam, że mój tata jest pasjonatem rowerów, więc jakby wzięłam tą pasję od niego i no jakoś tam poleciałam. A ty? W porządku. Wydaje mi się, że jakby postarałem się i te punkciki sobie wjadą, że tak powiem, więc no. Teraz jeszcze egzaminy na pewno z rozszerzenia przed wami. Jakie zdajecie? Angielski, hiszpański i biologię. Hiszpański? Tak, pomieszkałam kiedyś w Hiszpanii. Okej, stąd owszem. Angielski tylko rozszerzony. A jakie plany na przyszłość macie? No ja robię tak zwany gap year, więc jeszcze mam rok do zastanowienia się. Ja sobie też jeszcze jakoś nie jestem pewien, ale może coś w stronę filologii angielskiej, nie wiem, coś tego typu. Pierwsze trzy egzaminy za wami, przed wami weekend. Czy zamierzacie jakoś odreagować te trzy dni maturalnych zmagań? Leżąc w łóżku na pewno i grając w gry komputerowe. Wyzdrowieć chciałbym na pewno, bo od początku matury jestem chory, więc
tak bym chciał odreagować. Jak mogliśmy usłyszeć, egzamin z języka obcego maturzystom z 3 Liceum Ogólnokształcącego w Łomży nie sprawił zbyt dużych trudności. Przed maturzystami teraz weekend, czyli czas odpoczynku i nabrania na nowo sił przed kolejnymi zmaganiami. Trzymamy za Was mocno kciuki i życzymy powodzenia na dalszych egzaminach.